Pogodę, jaki mieszkańcy dopisali od rana w niedzielę w schronisku Ruch. Pogoda nam sprzyja, wyborcy dopisują. Na tą chwilę mamy 18 adopcji, co jest wynikiem bardzo dobrym, bo już nawet ten wynik jest to wyższy niż średnia z ostatnich lat, a tak naprawdę dzień się jeszcze nie skończył. Jedni przyjeżdżali po to, by popatrzeć i przekonać się, czy chcą zaadoptować zwierzę, inni wychodzili szczęśliwi z psami i kotami na rękach. Decyzja o adopcji musi być przemyślana, to zobowiązanie na wiele lat i nie wszystko da się przewidzieć. Tu z pomocną radą dla odwiedzających czekał specjalista od psich zachowań. Głównie pytania padają tak odnośnie zachowania się. Co zrobić, kiedy pies wykazuje jakieś zachowanie, tak? No z reguły dla ludzi są to zachowania problematyczne, bo to dotyczy przywitania się, tak? Co zrobić? Ludzie często reagują, no gdzieś tam odpychając tego psa, zwracając i takiego uwagę, tak? Pies żąda uwagi w ten sposób, a wszystkie nasze negacje i tak sprawiają to, że on ją dostaje, tak? I wtedy tak naprawdę nagradzamy psiaka. Ludzie o tym nie wiedzą, są takie proste rzeczy, ale kiedy na przykład nie wykażemy żadnych emocji, po prostu odsuniemy się od niego na chwilę, to on zmieni swoje zachowanie, żeby wtedy nas zainteresować, tak? To takie to są jakby proste rzeczy dla mnie albo dla osób, które zajmują się na co dzień szkoleniami, tak? To pytają się ludzie też, no, jak dalej poprowadzić takiego psiaka, co gdy wzięli psa ze schroniska, tak? Czego mogą się spodziewać, czego oczekiwać, bo to, że pies jest w schronisku i wykazuje jakieś zachowania, że jest na przykład psem, nie wiem, odważnym, miłym do ludzi, to nie znaczy, że on po adopcji taki sam będzie w domu, tak? Tam mogą się pokazać inne problemy. No tutaj pracownicy mają duży wkład w to, co się dzieje i na tyle, ile mogą, na ile gdzieś tam czas im pozwala, widzę, obserwują zachowanie psów i mogą coś o nim powiedzieć, tak? Co jest bardzo fajne, ponieważ już jakiś obraz psa to daje, tak? I na tej podstawie ktoś może sobie dobrać psa takiego, jakiego potrzebuje, ale to nie jest nigdy stuprocentowy obraz, tak? To jest takie 80%, a reszta, no to zależy od tego, jak sytuacja się potoczy w domu, jak ludzie będą z nim pracowali, tak? Ale, no mówię, warto zawsze zapytać pracowników w schronisku, szczególnie takim jak tutaj, bo to schronisko jest, nie jest jakieś wielkie, nie jest też małe, tak? I pracownicy tutaj są faktycznie zaangażowani z tego, co ja mam z nimi kontakt, tak? Są mi w stanie powiedzieć cokolwiek o psie, którym bym nie spytał. Czasami zdarza się tutaj jakaś interwencja na zasadzie, że w wyniku tej interwencji udzielamy jakby kilku wskazówek, co można poprawić i kolejna tutaj kontrola najczęściej wykazuje to, że zostało to poprawione, jeżeli ktoś nie wiedział czegoś lub robił źle. No, wszyscy jesteśmy ludźmi, może nam braknąć czasami wyobraźni czy wiedzy, ale to jest do poprawienia. Bardzo, bardzo rzadko, podkreślam, zdarza się tak, że zwierzę wraca do nas w wyniku interwencji, ponieważ w miejscu, do którego trafiło, nie spełniało warunków, a właściciele niewłaściwie się nie opiekowali. Tegoroczna akcja promowana była jako wybory na nowego członka rodziny. O nowy dom bój toczyły dwie partie, Kundelków i Kotełków. Schronisko prowadzi nawet sondaż wyborczy. Głosowanie ma zakończyć się w sobotę. Cała kampania promocyjna była od początku z przymrużeniem oka, ale podkreślaliśmy wszędzie w mediach, że sam wybór ostateczny jest jednak wyborem bardzo poważnym, ponieważ on skutkuje jakby na kilkanaście lat często do przodu. Jeżeli weźmiemy szczeniaka, kilkanaście lat życia z nim przed nami, z wszelkimi rodzajami dobrymi rzeczami, ale też obowiązkami, o których musimy pamiętać, że każdy zwierzak to jest koszty, tak? Utrzymanie go kosztuje, to nie tylko karma, ale i wizyty weterynaryjne, nigdy nie wiemy, jakiego podopiecznego trafimy, jeżeli wybieramy starszych, wiadomo, że te choroby, czy już po prostu wiek powoduje, że koszty jakby tego utrzymania są droższe, ale myślę, że mimo wszystko, mówiąc też o obowiązkach, o kosztach, nie możemy popaść w takie tutaj zwątpienie, ponieważ tak naprawdę sam kontakt z naszymi zwierzakami nie da się przełożyć na pieniądze i według nas jest bezcenny. Również do soboty schronisko prowadzi adopcję za przysłowiową złotówkę. Jeśli ktoś się nie skorzystał z okazji w niedzielę, ma jeszcze czas na dokonanie wyboru na nowego członka rodziny.